Moi drodzy, chciałbym dzisiaj przypomnieć i mówić na temat Kościoła Jezusa Chrystusa. W jakimś sensie pewne rzeczy, czy pewne sprawy robiliśmy tutaj na tym miejscu, błogosławiąc już siebie nawzajem w modlitwach naszych, oddając Bogu chwałę. I ciągle jestem podekscytowany, kiedy myślę o Kościele Jezusa Chrystusa, że jest to Kościół jest cudem Bożym tutaj na tej ziemi. Tak jak wszystko to, co Bóg czyni, jest cudem i jest cudowne. Kiedy popatrzymy do Bożego Słowa, możemy zobaczyć, że wszystkie rzeczy, które Bóg uczynił, które stworzył je w sposób i cudowny, i doskonały, i zupełny. I o wszystkim, co Bóg stworzył, nie tylko o człowieku, ale kiedy już Bóg dokonał wszystkiego i odpoczął, i stworzył już człowieka i odpoczął, i Bóg powiedział, że to, co uczynił, było bardzo dobre. Inaczej mówiąc, Bóg nie zrobił żadnej fuszerki. Bóg nie robi niczego, w czym byłaby jakaś niedokładność, jakiś brak. Wiecie, kiedy patrzę na całą symbiozę na naszej ziemi, przyrody, życia człowieka z przyrodą, jestem zdumiony, jak wszystko jest genialnie zaplanowane i zależne jedno od drugiej rzeczy. Wydawałoby się, że wróble nie są takim dobrym, że tak powiem, ptactwem i wyjadają różne rzeczy. I pamiętacie, była kiedyś taka akcja w Chinach, że każdy Chińczyk na drzewie zabija wróbla. Wybili mnóstwo wróbli. A później nagle się okazało, że rozmnożyły się owady, które niszczyły rośliny, które wróbelki zjadały. Wszystko, co Bóg uczynił, jest wspaniałe, jest cudowne. Teraz patrzymy i mówimy, co się dzieje z naszymi owadami, pszczółkami i tak dalej. Bo nagle grozi nam katastrofa, bo nie będzie komu zapylać kwiatów. I nie będzie owoców na drzewach. I popatrzył Bóg na to wszystko, co uczynił. I powiedział, że jest to bardzo dobre. Oczywiście człowiek dzisiaj dewastuje, kiedy słyszymy o Amazonii, kiedy słyszymy, że właściwie plastik jest na Grenlandii i my wdychamy cząstki plastiku. Jesteśmy trochę wystraszeni. Ale jednego jestem pewien, przyjdzie czas, że Król Królów i Pan Panów, który przyjdzie, odnowi tą ziemię. Podczas tysiącletniego królestwa ta ziemia będzie odnowiona i będzie uzdrowiona mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale też możemy widzieć, że Kościół jest niesamowitym cudem Boga na tej ziemi. Kiedy popatrzymy na siebie, pomyślimy o sobie, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to możemy powiedzieć, że razem tutaj zgromadzeni, tych, których tutaj dzisiaj pośród nas nie ma, my jesteśmy na tym miejscu cudem żywego, prawdziwego Boga. Biblia mówi, że Bóg, który nas zbawił, dokonał tego swoją drogocenną krwią. Krwią Jezusa Chrystusa. I Biblia mówi, że Chrystus, Syn Boży, był już przed założeniem świata przygotowany, aby stać się Twoim i moim Zbawicielem. I było już przygotowane w tym Bożym planie, że Bóg założy na tej ziemi swój Kościół. Też powiem, dziwne to jest, ale tak jest napisane. Biblia mówi, że już przed założeniem świata, przed założeniem fundamentów świata, Bóg przygotował Zbawiciela, przygotował Chrystusa. I już przed założeniem świata Bóg wybrał człowieka w Chrystusie. Do chwały. Aby ten, który od Niego odszedł, ten, który upadł, ten, który się zgubił, mógł wrócić przez Chrystusa do chwały Bożej. I Kościół jest tym zgromadzeniem, tym ludem Bożym, który jest przywrócony z powrotem w Chrystusie do obecności i chwały Bożej. Kiedy jestem w Kościele, to nie mam na myśli tego budynku. Mam na myśli, moi drodzy, nas, bo Biblia mówi, że Kościół
oznacza zgromadzenie ludzi wywołanych, powołanych przez Boga. Kościół może się w różnych miejscach zgromadzać. W różnych miejscach. Bo Kościołem są ci, których Chrystus odkupił. Biblia mówi, że Chrystus został objawiony w ostatnim czasie. I Biblia też mówi, że Duch Święty został wylany na Kościół i zrodzony z mocy Ducha w czasach ostatecznych. To znaczy, że już od ponad 2000 lat Kościół i ludzkość żyje w czasie ostatnim. To znaczy, że jeżeli wtedy było powiedziane, że jest bliskie przyjście Pana, o ileż bardziej teraz, kiedy minęło ponad 2000 lat, jest bliskie powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Musimy być tego świadomi. I Słowo Boże mówi, i Pismo Święte mówi, że Kościół i Chrystus był ukrytą w Bogu Wszechmogących tajemnicą, która przez wieki była tajemnicą dla ludzkości. Ludzie próbowali to do tego dociec, zbadać, i aniołowie pragnęli wejrzeć w te rzeczy, i prorocy pragnęli wejrzeć w te rzeczy, ale nie rozumieli tego, aż przyszedł czas właściwy. I tajemnica, którą jest Chrystus, która była ukryta w Bogu, Ojcu, jeszcze przed założeniem świata, i tajemnica, którą był Kościół, który On zamierzał powołać, była ukryta w Bogu od wieków, przed wiekami. Jest napisane w liście do Efezjan tak, w 2 rozdziale. Przeczytajmy od 11 wiersza. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi, na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. I w 3 rozdziale tego samego listu Paweł pisze tak, od 3 wiersza, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, ale teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdzielnicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według daru łaski Bożej okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, bym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Paweł pisze wyraźnie, Kościół i Chrystus byli tajemnicą ukrytą w Bogu. I ludzkość do tego czasu nie wiedziała i wręcz oczekiwała, szukała, w jaki sposób będzie człowiek mógł zbliżyć się do Boga z powrotem. Ale Chrystus, kiedy przyszedł czas, objawił się. Stał się człowiekiem. I przez Niego teraz ludzie mogą wrócić do społeczności, do żywej relacji z Wszechmogącym Bogiem. Ale coś więcej jest powiedziane tutaj. Wiecie, jest taka niezrozumiała, słyszeliśmy o tym w czwartym, bratania o tym wspominał, niezrozumiała nienawiść między Żydami i poganami. Nieprzyjaźń.
Ale bracia i siostry, już 2000 lat temu ta nieprzyjaźń została usunięta przez krzyż Jezusa Chrystusa. Oto w Jezusie Chrystusie, tą tajemnicą, jest Kościół Jezusa Chrystusa. To zgromadzenie odkupionych, zbawionych ludzi. Żydów i pogan. Żydów i pogan. Ani jedni, ani drudzy nie powinni się wynosić jeden na drugiego. Ani drugi nie powinni pogardzać sobą, bo Bóg przygotował poprzez ten naród i dał całej ludzkości Zbawiciela. Aby Żyd, jak poganin, w Chrystusie Jezusie stali się nowym stworzeniem. Jedno. Aby nie było żadnego rozdźwięku między nimi. Jeżeli tak jest, to jest ogromne niezrozumienie. Ale my wiemy, że pierwszy Kościół, który powstał, był Kościołem judeo-chrześcijańskim. Składał się sami Żydów. A później zaczęli być dodawani pogani, którzy nawracali się do Jezusa Chrystusa i zaczęli tworzyć zbory w różnych częściach Azji, Europy, tam, gdzie Duch Święty potężnie działał. A więc, kiedy myślę o Kościele, to myślę o objawionej tajemnicy Boga, która była odkryta, ale teraz jest odsłonięta. To myślę o Jezusie Chrystusie, który jest obecny, który jest założycielem Kościoła, twórcą Kościoła, który był ukryty, ale teraz już od 2000 lat jest objawiony i zwiastowany wszelkim ludziom na obliczu ziemi. Odwieczny Boży plan. Pomyśl o sobie i popatrzmy, moi drodzy, na siebie. Tak jak tutaj jesteśmy Kościołem, zgromadzeniem ludzi powołanych, pamiętajmy, że uczestniczymy, mamy udział w tym odwiecznym, ukrytym Bożym planie, który został objawiony. Jesteś częścią tego odwiecznego, wspaniałego, Bożego zamysłu. Zamysłem Bożym nie było to, żeby człowiek zginął, upadł i zginął na wieki. Zamysłem Bożym było przygotować tym wszystkim, tym odstępstwie człowieka, Zbawiciela, Ratownika, tego, który dokona naszego odkupienia. Moi drodzy, kiedy myślę o Kościele, inaczej zapytam was, kiedy myślisz o Kościele, kiedy myślisz o tym Kościele nie w znaczeniu abstrakcyjnym, ale tak bardzo przyziemnym zboru, do którego należy. Czy robi ci się ciepło na sercu? Czy masz te uczucia miłości, że należysz do tego odwiecznego Bożego celu, ludu Bożego, drogo wykupionego i jesteś po prostu dane zostało tobie nie być cząstką tego ciała, cząstką tego organizmu, że to po prostu jest coś, co wynika z Bożego odkupienia i zbawienia. Dlatego Pan Jezus powiedział, apostoł Paweł powiedział, że kto niszczy Kościół. Tam używa takiego pojęcia obrazu, kto niszczy świątynię Bożą, którą jest Kościół. Tego zniszczy Bóg. Inaczej mówiąc, ten, kto staje, prześladuje, występuje przeciwko Kościołowi Jezusa, występuje przeciwko samemu Chrystusowi. Po prostu dlatego, że Chrystus utożsamia się z nami. Jesteśmy Jego tutaj żywym ciałem. On jest w niebie po prawicy Ojca, a Jego Kościół, Jego ciało tutaj jest zgromadzone na obliczu ziemi i Chrystus przez Kościół objawia swoją mądrość i chwałę i moc. To jest cudowne wiedzieć, że On jest zawsze obecny w swoim Kościele. Że On przez Ducha Świętego mówi do swojego Kościoła. Wiecie, to jest, my powinniśmy oczekiwać, ja wiem, że oczekujemy, że kiedy przychodzimy do zgromadzenia, nasze serca są otwarte, bo wiemy, że żywy Pan, Twórca Kościoła, jest obecny w swoim Kościele. Że Jego Święty Duch został wylany na Kościół i nie przestał być obecny w Jego Kościele. Zebrali się apostołowie, prorocy i zbór w Antiochii i wielbili Boga i pościli, szukali Bożego oblicza i napisane jest i rzekł Duch Święty w zgromadzeniu do nich, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. To jest cudowną rzeczą wiedzieć,
że Pan mówi do nas przez swoje żywe słowo, mówi do nas przez swojego świętego ducha i ty i ja możemy słyszeć ten cichy, albo czasami bardzo głośny i wyraźny głos Pana w naszym sercu i w naszym duchu. Pan mówi w swoim kościele, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem, mówi Pan. To znaczy, że On tutaj jest. Czasami ludziom się wydaje, że Jego nie ma, a Ananiaszowi i Safirze wydawało się, że Go nie ma. Pogubili się gdzieś, coś nie, ich ambicje, ich fałszywe pragnienia, ich kłamstwo przeważyło i nagle zobaczyli, że żywy Bóg jest w kościele. Że On tam jest. Że nie wolno, nie można z Niego po prostu Jego lekceważyć, lekko traktować. Izrael, o Izraelu, ludzie wybranym, Bóg powiedział, jest źrenicą mojego oka. Kto was dotyka, mówił Bóg, dotyka źrenicy mojego oka. I wierzę, że tak jest. Tak było i tak jest. Kto was dotyka? Ale kochani, teraz jest Kościół Jezusa Chrystusa, złożony z Żydów i pogan, z każdej narodowości, języka, plemienia, koloru skóry. Jezus mówi, kto was prześladuje? Mnie prześladuje. To was dotyka, mnie dotyka. I widzimy to na przykładzie Saula z Tarsu, który prześladował Kościół, gnębił, zmuszał do bluźnierstwa, więził, mordował. Kiedy jechał taki pełen gniewu, żądzy, zemsty, mordu dosłownie, do Damaszku. Przecież Pan mógłby go tak. Ale Jezus stanął na drodze Jego życia. Światłość ogarnęła. Dlatego, że Chrystus nie przyszedł potępić, zgubić człowieka, ale ratować człowieka. Nawet takiego Saula z Tarsu, który mordował, zabijał, gnębił. Ile w Tobie i we mnie jest tej miłości, która jest w Chrystusie Jezusie do ludzi zgubionych, ludzi, którzy są okropni. A jednak wierzymy, że Bóg nie przestał ich miłować, tak? Zgodzicie się ze mną? Tak? Nie wiem za bardzo. No więc stawiamy taki limit, taką granicę, dalej już nie. Ale Paweł, wiecie co powiedział sobie? Jestem pierwszym z grzeszników, bo prześladowałem Kościół Chrystusa. A więc będąc w Kościele, miej świadomość, że uczestniczysz w odwiecznej, objawionej tajemnicy, odwiecznym celu i zamiarze Boga względem Twojego i mojego życia. Będąc w zgromadzeniu zbawionych, będąc w zgromadzeniu zboru, jesteś w tym właściwym miejscu, w którym chce Bóg, żebyś był. Kościół to nie jest jedna osoba. Kościół to nie jest chodzenie w pojedynkę przed Bogiem. Kościół to jest samo słowo eklezja, oznacza zgromadzenie, wspólnota ludzi wierzących, odrodzonych, należących do Chrystusa. I to nie związane, tak wiecie, ludźmi. Biblia mówi ściśle z sobą połączenie. Jak ciało. I przyrównany jest Kościół, jednym z obrazów jest ciało. Żaden członek mojego ciała nie jest ze mną luźno związany, nie zwisa mi tu kawałek ducha. Prawda? Żaden palec, ja się cieszę, że wszystko jeszcze ciągle funkcjonuje, chociaż coraz. Ale przyjdzie czas, że będziemy mieli odnowione ciało podobne do uwielbionego ciała Jezusa. Kościół czeka niesamowita chwała i wywyższenie wieczności. Teraz tego nie może nie widzimy, nie oglądamy, ale czego oko nie widziało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, którzy należą do Niego. A więc czasami może być tak, że będziesz leżał, nie będziesz mógł się poruszać. Ale to jest tylko ciało, bo aż ciało, bo z drugiej strony Bóg mówi, ciało wierzącego człowieka jest świątynią Ducha Świętego. Ono będzie nie domagać, aż w końcu
zgaśnie, ale mój duch i moja dusza należą do Niego na wieki. I przyjdzie czas, kiedy będę zewleczony z tego ciała, On oblecze swoją oblubienicę, każdego z nas osobno, oblecze podobne, uwielbione ciało, jakie miał Jezus Chrystus. Źrenica. Ciało zmartwychwstałego, żywego Boga. Jeśli należysz wtedy do Kościoła, to znaczy, że masz udział w tym odwiecznym Bożym celu. Ludzie powołani, ludzie wybrani. Tak naprawdę Kościół tworzą grzesznicy. I tak sobie nad tym myślałem, nie wolno mi na tym skończyć. To nie jest prawda. Tak, byliśmy w grzechu. Byliśmy grzesznikami. Tak? Wszyscy zgrzeszyliśmy. Kościół jest dla grzeszników, którzy odwrócili się od swoich grzechów i zdecydowali się iść w posłuszeństwie za Jezusem. Oni są wywołani z tego świata. Oni zrozumieli, że dłużej już tak nie chcą żyć i nie będą żyć, ale zaczną z powrotem służyć żywemu, prawdziwemu Bogu i Zbawicielowi. Pięknie to pisze. Wiecie, Kościół jest dla grzeszników. Tak, jest dla grzeszników. Ale tych, którzy odwrócili się od grzechu. A całym sercem poszli za Jezusem. Już nie są grzesznikami. Już nie są tymi, którzy lekceważą, nie mają nic wspólnego z Bogiem i z Bożym Słowem, ale to są ci, którzy umiłowali Pana i Jego Słowo. Paweł pisze tak do zboru, do kościoła w Koryncie. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie dziedziczą, nie łudźcie się. Ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Boga naszego. Halleluja. A więc Kościół to są grzesznicy, którzy odwrócili się od grzechu i poszli za Bogiem. I dzięki łasce, dzięki krwi przelanej na krzyżu Jezusa zostali obmyci, usprawiedliwieni, uświęceni. Wielkie, odwieczne powołanie. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że nikt nie może wejść do Jego Kościoła, do Jego Królestwa, jak nie wejdzie przez drzwi. I są tylko jedne drzwi. Nie ma żadnej alternatywy. Nie ma żadnego innego imienia. Nie ma żadnej innej osoby. Są jedne drzwi, jedno imię, jedna osoba, przez którą człowiek może być zbawiony. To jest Jezus Chrystus. Syn Boży. Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Wyraźnie. Jezus mówi, ja jestem drzwiami dla owiec. Kto przeze mnie wejdzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Inaczej, pamiętacie, Jezus powiedział taką historię, że ktoś znalazł się w sali weselnej i bez szat. Jezus mówi, kto wchodzi inaczej do mojej owczarni, to jest złodziej i zbójca. Nie możesz wejść do Bożej owczarni. Do Bożego Kościoła, bo owczarnia jest obrazem Kościoła. Nie możesz wejść do Bożego Królestwa, bo Kościół jest częścią Bożego Królestwa. Nie możesz tam wejść, jeśli nie przejdziesz przez drzwi, którymi jest Jezus. Musisz się z Nim spotkać. Właściwie powinieneś się z Nim spotkać. Powinieneś doświadczyć i wiedzieć, komu zaufałeś, kto jest gotów, kto za Ciebie zapłacił, kto jest gotów dać Ci nowe życie, przebaczenie. To jest zdumiewające. Wiecie, Słowo Boże nam mówi, że potrzebnych jest dwóch lub trzech świadków, żeby sprawa mogła być uznana za prawdziwą. Pomijam fałszywy świadków. Oni będą rozliczeni. Ale o Jezusie świadczą dwaj najwięksi świadkowie we wszechświecie. Ojciec i Duch Święty.
Jezus powiedział tak, nikt do mnie nie może przyjść, jeśli go Ojciec nie pociągnie. I Jezus powiedział tak, poślę wam pocieszyciela w moje miejsce, bo ja idę do nieba i na ziemi zostawiam wam Ducha Świętego w moje miejsce. A On mnie uwielbi. On mnie uwielbi. Dlatego wierzę, że w Kościele Jezusa Chrystusa centralną, godną jedynie czci, uwielbienia i chwały jest Pan Jezus Chrystus. To On jest centrum, jako drzwi, jako Ten, który nas odkupił, jako Ten, który nas zbawił. Jeśli doświadczyłeś mocy nowego życia darowanego od Boga i trwasz w tej nowości żywota, to znaczy, że należysz do Jego ludu wybranego, drogo wykupionego. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy rozumieć to rozróżnienie. Zbawienie nie jest w Kościele. Chociaż tak naprawdę nikt nie może być prawdziwym Kościołem, jeśli nie jest zbawiony. Ale zbawienie nie jest w Kościele. Nie jest poprzez przynależność. Chociaż przynależność jest bardzo ważna. Jest właściwie czymś nieodzownym, jeżeli narodzimy się na nowo. Ale zbawienie jest tylko w Jezusie. Zanim znajdę się w Kościele, muszę znaleźć się w Nim. Muszę uwierzyć i zaufać Jemu. Muszę z Nim się pojednać, a wtedy On robi coś niesamowitego. On mnie i Ciebie, tych, którzy pokutowali, odwrócili się od grzechu, umieszcza nas w swoim Kościele. Nie w jakimś abstrakcyjnym zgromadzeniu, nie internetowym zgromadzeniu. Lokalnego społeczności. Która jest cudem Bożym i dar od Boga dany każdemu swojemu dziecku, aby miał swoje miejsce życia, wzrostu dla chwały Bożej. Pan Jezus nauczał, że ma inne owce, które nie są z Jego owczami. Wiecie, kontekst jest tak jasny i wyraźny. Te owce, które były z Jego owczami do tej pory, to był Izrael. I On powoływał te owce, mówi, mam jeszcze inne owce, które nie są z tej owczami, ale przychodzi czas, że będzie jedna owczarnia, jeden pasterz. I ta tajemnica została objawiona. Tymi innymi owcami jesteśmy my z Boga. A więc Żydzi i poganie. Jest jedna owczarnia, jeden pasterz, nie ma żadnego innego pasterza. Oprócz Jezusa Chrystusa. Nie ma innej głowy oprócz Jezusa Chrystusa. Nie ma innego arcypasterza oprócz Jezusa Chrystusa. On nie poszedł na urlop. On cały czas jest żywy, działający w swoim Kościele. Tak? To jest cudowne. Wiecie, bo gdyby tak nie było, to właściwie po co my tutaj jesteśmy? Ale On tutaj jest. On działa przez swojego Ducha. On działa w swoim imieniu, aby nas błogosławić. Apostoł Paweł, mając objawienie od Boga, posuwa się do stwierdzeń, których ja nie rozumiem i trudno nam je zrozumieć. Musimy się gdzieś zatrzymać w naszym myśleniu o tym, co on mówi. W liście do Efezjan 1:11 powiedział tak, w którym, czyli w Chrystusie, też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Myślałeś sobie, że jesteś cząstką Chrystusa? Przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Skoro jesteśmy Jego ciałem, jesteśmy Jego cząstką. I to jest sprawa duchowa, rzeczywista duchowość, w której uczestniczymy, częścią Jego jesteśmy. Ciałem Jego jesteśmy. Dlatego kto nas dotyka, to dotyka odrodzonego, dotyka Jego. To zgromadzenie Kościół jest zapieczętowane Duchem Świętym. Każdy musi być zapieczętowany. Kiedy On przyjdzie, kiedy będzie się rozglądał, tak mówiąc mownie, bo Bóg nie musi się rozglądać, co wie, ale na każdym jest ta pieczęć Ducha, własność Pana, własność Pana, własność. Tak jak drewno, które do spływu zostało przygotowywane do spławu,
było pieczętowane, żeby ludzie, kiedy będą je zbierać, wiadomo, do kogo należy, czyja pieczęć tam jest. On dał pieczęć każdemu swojemu dziecku, zbawionemu, którego zbawił, którego zrodził, zapieczętował nas Duchem swoim świętym, tak jest napisane, na dzień odkupienia. Na dzień, kiedy On przyjdzie. Popatrzcie, jak wielkie rzeczy Bóg o nas mówi. Jak wielkie rzeczy Bóg mówi o swoim Kościele. Jezus powiedział tak. Ewangelia Mateusza jest jedyną Ewangelią z czterech, której użyte jest słowo Kościół, Eklezja. Zgromadzenie ludzi wywołanych. W tej Ewangelii trzy razy, raz w odniesieniu do Kościoła w znaczeniu powszechnym, uniwersalnym, oznaczającym wszystkich odrodzonych, należących do Chrystusa, którzy są w różnych społecznościach, a dwa razy jest użyte odnośnie lokalnego zboru, kiedy mowa jest o dyscyplinie. Jeśli widzisz, że brat twój zgrzeszy, powiedz Kościołowi. Nie, pierwszy idź na pomnik, tak? Później weź z sobą kogoś, a później powiedz Kościołowi. Ja się Kościoła nie posłucham. Dwa razy, w 16 i 18 rozdziale Ewangelii Mateusza użyte jest to słowo Kościół. Jezus w 16 rozdziale mówi, ja zbuduję mój Kościół. Ja zbuduję mój Kościół. Kościół nie jest pomysłem człowieka, nie należy do człowieka. Kościół jest własnością głowy Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy niewolnikami kogoś. Służymy jeden drugiemu. Zależnie jesteśmy jedni od drugich. Dobrze, jeżeli umiemy wsłuchać się jedni w drugich. Okazać posłuszeństwo tam, gdzie jest potrzeba. Okazać posłuszeństwo dla naszego dobra. Ale właścicielem Kościoła jest Jezus. Mówi, to jest mój Kościół. To jest mój Kościół. Ja za Niego zapłaciłem. Ja Go odkupiłem. Czytamy tutaj tak w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, kiedy Jezus wypowiada te słowa, pyta apostołów, za kogo mnie ludzie uważają? A później pyta ich, a za kogo wy mnie uważacie? 15 wiersz 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. A odpowiadając Szymon Piotr, że Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony, szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy Hadesu, dosłownie, krainy umarłych, nie przemogą go. Jezus wie, że Kościół będzie pod ogromną presją. Jezus wie, że Kościół wierzący będą pod ogromną presją i duchową, i fizyczną. Ale Jezus mówi, ja go buduję, ja go dobuduję i on będzie niezwyciężony, niepokonany. Nie da śmierć, a my wiemy, że grzech powoduje śmierć duchową, śmierć, a zatem grzech, nieprawość, nieczystość, która będzie wdzierać się do życia wierzących, do Kościoła, co się rzecz, Jezus mówi, nie pokonają, bo ja zachowam sobie i będą ludzie, którzy będą dbać o swoje życie, tak, że mój Kościół będzie to budowany, będzie zwycięski. Dlatego też jest powiedziane, że wierzący mają swoje zbawienie sprawować z bojaźnią. Abyśmy pomogli głowie Kościoła, byli wrażliwi na Jego głos i prowadzenie, abyśmy nie zbaczali z jego dróg. Jezus mówi, ja zbuduję mój Kościół. Tak jak jest jeden pasterz i jest jedna owczarnia i tym pasterzem jest Jezus, a tą owczarnią są nawróceni Żydzi poganie. Tak Jezus mówi teraz, ja jestem tym, który buduje mój Kościół. Kiedy Jezus mówi, że zbuduje ten Kościół na skalę, nie ma na myśli Piotra. Nie ma na myśli żadnego człowieka. W języku greckim jest tutaj gra słów. Jezus mówi dosłownie tak, a ja ci powiadam, że ty jesteś Petros. I na tej Petra skalę zbuduję Kościół.
A bramy śmierci nie przemogą go. Petros znaczy kamień. Odłamek skały nie oznacza skały. Nigdy w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie słowo, pojęcie skała nie jest odniesione do człowieka. Wielokrotnie, mnóstwo miejsc w Starym Testamencie Bóg żywy, Jahwe nazwany skałą. To jest skała, do której uciekali się ludzie Boży. Dawid wielokrotnie wzywa i mówi: Boże, skała moja, bądź mi skałą schronienia i ratunku. Wiecie, kiedy w tamtych czasach walczono, każde dobre, wyżywne miejsce było dobre do obrony. Masada była niesamowicie trudna do zdobycia przez potężną armię rzymską, bo była na skale, jakby wisiała nad różnego rodzaju przepaściami. Tylko jedno miejsce nadawało się tutaj ziemianie przez wiele dni, robili rampę, żeby tam ich działa i tak dalej, wyrzutnie kamieni, co tam mieli, żeby mogli przejść. Bóg jest skałą, na której ty i ja możemy się spiąć, wesprzeć i on nas ochroni od ataku przeciwnika. A czy Jezus w Nowym Testamencie nie jest nazwany skałą? Czyż ten apostoł Piotr, który miał to objawienie, kim on jest, nie powiedział o swoim Panu i Zbawicielu: ten jesteś tym kamieniem węgielnym, skałą zgorszenia, tą skałą, która stała się skałą zgorszenia dla tych, którzy odrzucili Mesjasza. Apostoł Paweł, pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 1 do 4 mówi i nazywa Chrystusa skałą. Tą skałą, która Izraelowi towarzyszyła na pustyni, był Chrystus. Nigdzie pojęcie skały nie jest użyte w odniesieniu do człowieka, tylko do Boga, do Jezusa Chrystusa, a to znaczy, że On jest Bogiem. Tak samo jak do Ojca, jak do Jahwe w Starym Przymierzu. Jak jest zbudowany Kościół? Kochani, jeśli nie ma właściwego fundamentu w Twoim i moim życiu, jeśli nie ma właściwej opoki w Twoim i moim duchowym życiu, nie możemy należeć do Kościoła. Pamiętacie, apostoł Paweł inaczej troszeczkę ujmuje, bo Chrystus jest i skałą, czyli opoką, ale też jest fundamentem. Chrystus nazwany jest w Nowym Testamencie, jest głową Kościoła, kamieniem węgielnym, o którym cała budowla się wspiera i on ją podtrzymuje, ale też jest kamieniem wieńczącym, że strop się trzyma. I ta budowla jest. I Chrystus wypełnia tą budowę. I apostoł Paweł mówi: fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus. Wyobrażam to sobie mniej więcej tak, że Jezus jest opoką, na której buduję moje duchowe życie. Ale zarazem jest fundamentem mojego rozpoczęcia życia z Nim, tego duchowego domu, w którym jestem. Ale on nie tylko w moim indywidualnym życiu, on jest właśnie tym w życiu całego Kościoła, który on buduje. Jak Kościół rozumiał to na przestrzeni wieków? Ty jesteś Petros, kamień. A na skałę zbuduje Kościół. Kiedy popatrzymy do ojców apostolskich, kiedy zobaczymy do wczesnych ojców Kościoła, wszyscy uważali, że to łącznie z Augustynem i Hieronimem, że skałą, na której jest zbudowany jest Kościół, jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus. Nie może być inaczej. Bo to, co jest Boże, budowane przez Boga, musi mieć fundament Boży, nie ludzki, nie człowieka. Jest Jezus Chrystus. Ale ojcowie apostolscy jeszcze troszeczkę inaczej próbowali to oddać. I mówią tak: tą skałą jest to objawienie, które apostoł Piotr miał, bo Jezus mówi: Szymon, Szymon, jesteś błogosławiony, szczęśliwy z powodu objawienia, dlatego, że rozpoznałeś, że ja jestem Mesjaszem, Synem Boga żywego. Każdy, który ma objawienie. Będą tą skałą, jest to objawienie, które ma każdy. I Piotr miał, i ma każdy
Człowiek, który musi mieć, kim jest Jezus Chrystus, aby mógł do Niego przyjść i Jemu oddać swoje życie. To jest ciekawe, że ten wielki apostoł Piotr miał to objawienie na równi z Martą, która była przy grobie Łazarza. Bo kiedy ona, Jezus nauczał zmartwychwstania, ona tam wyznaje dokładnie to samo. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A więc ma apostoły i ma Marta, która nie jest żadnym apostołem, żadnym sługą gdzieś tam nie wiadomo czego, przyjacielem Jezusa. I każdy, kto ma to objawienie, zrozumie, przychodzi do Jezusa, bo rozumie, że tylko w nim, przez niego jest pojednany z Bogiem. A więc nie człowiek. Dopiero od trzeciego wieku, dlatego że zaczęły się rzeczy niezdrowe dziać. Rywalizacja o wpływ, o władzę, o autorytet. Ale też nie od razu, Zaczęto podkreślać, żeby był wywyższony biskup rzymski. Ty jesteś Piotr, kamień. Ale ja zbuduję mój kościół na skalę. I bramy śmierci tego kościoła nie przemogą. Od słowa Petros, kamień, w Nowym Testamencie są użyte dwa takie przymiotniki. Petrodes i Petroda, które oznaczają po prostu kamienisty grunt. Jezus mówi o tym, używając tego słowa, i wierzę, że siewca, aby siać. Jedno spadło na drogę, inne właśnie na taki kamienisty grunt. Tak więc Petra jest opoką, jest w znaczeniu skały, opoki, symbol twardości. Ciekawe, Petros, kamień, jest oddany aramejskim kefas. A Petra, greckie, która jest, na której zbudowany jest kościół, jest tłumaczeniem hebrajskiego i aramejskiego shina, shua, zur. Zupełnie dwa inne pojęcia. Kefa i shina, zur. Zupełnie dwa inne słowa. Mają pewne podobieństwa, ale różne znaczenie. Pamiętacie, że kościół i życie każdego z nas zbudowane jest na skalę. Jezus o tym mówi. Jeden buduje na piasku, drugi buduje na skalę swoje życie. Kto buduje na skalę? Tam jest to Petra, nie Petros. Petra na skalę. I ten dom się ostoi. I ten kościół się ostoi, który budowany jest na skalę. Tą skałą jest i Chrystus, i tam jest jeszcze coś w tym podobieństwie. Ci, którzy słuchają mojego słowa i wykonują, bo nie ci tylko, którzy słuchają, kiwają głową, fajnie, dobrze, ale nic nie robią, nic nie zmieniają. Ale ci, którzy słuchają i idą i swoje życie porządkują według Jego słowa, ci budują na skalę. Na Hepetra. I przyjdą na nawałnicę, i przyjdą w Mikuli, i przyjdą doświadczenia, ale ten dom się ostoi, bo jest zbudowany na skalę, na opoce. Na słowie i posłuszeństwie Słowa Bożego. Kochani, czy naprawdę idziemy według słowa? Czy zwracamy uwagę na słowo Pana, które do nas mówi? Czy ciągle będziemy się spierać ze słowem Pana? A więc Kościół jest odwiecznym celem Boga. Kościół jest niesamowicie obdarzony chwałą i błogosławieństwem. To w Kościele Bóg objawia swoją wolę, swoją moc przez Kościół, tak żeby też władze i zwierzchności na powietrzu mogły widzieć rozliczną mądrość Boga i moc Boga. Jeśli należymy do Kościoła, powinniśmy sobie to cenić. Powinniśmy być Bogu wdzięczni. Powinniśmy być tymi osobami, które widzą, jak wielkim błogosławieństwem dla życia zbawionego Bożego dziecka jest zgromadzenie wywołanych. Bo przecież, kiedy przychodzę do takiego zgromadzenia, mam prawo oczekiwać, że moc Pana będzie się udawać.
że chwała Pana będzie wstępować i będzie obecna w Kościele. Ja wierzę, że ta chwała jest obecna w osobie Chrystusa, który jest obecny przez Ducha Świętego. Ona jest. Ale wiecie, mamy prawo oczekiwać, tak jak w świątyni chwała Pana, aby była i stąpiła na świątynię. Tak Kościół jest miejsce, na którym chwała Pana stąpiła i możesz tam spotykać się z chwałą, mocą żywego Boga. Gdzie ja? Zgromadzeniu świętych, odkupionych, mogę oczekiwać, że Bóg będzie mnie podnosił, że Bóg będzie mnie błogosławił, że Pan będzie mnie oczyszczał, że Pan mi da siłę i wsparcie. Ale też z drugiej strony muszę wiedzieć, że ten, który buduje swój Kościół, buduje go przez swoje ciało, przez swoje członki, przez każdego z nas. Dlatego jest i przywilejem być w Kościele ogromną odpowiedzialnością za Kościół, kiedy do niego należy. Wiecie, boleje moje serce, kiedy widzę, jak ludzie rozbijają się na różne grupki. Ciągle grupki, grupka, jeszcze jedna grupka. Bo temu to się nie podobało, a tamtemu tamto się nie podobało. A nie zważają na to, co mówi głowa Kościoła, co mówi ten, który buduje Kościół, przed którym będziemy odpowiadać za to, jak budowaliśmy razem z nim ten Kościół. Jezus powiedział wyraźnie: po to poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A miłość jest czymś, co czasami musi znieść, tak? Wiele miłość znosi. Ale też Jezus powiedział: i potem poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie trwać w jedności. Kiedy patrzysz na Kościół z perspektywy tego, co jest, tu denominacja, tam grupa, tam jeszcze jedna. Celem Boga jest budowanie jednego Kościoła w jedności. Ale widzimy, że ten cel będzie osiągnięty w pewnym momencie. Widzimy te liczne, różne denominacje wśród odrodzonych chrześcijan. I to nie jest ta doskonała i ten doskonały plan Boga, ale Bóg błogosławi to. To jest Jego Kościół. I jeden i drugi. Jednych i drugich. Wiecie, to jest coś na wzór tego, co powiedział Jezus do apostołów. To dlaczego Mojżesz pozwolił dawać list rozwodowy? Jezus mówi: dla waszej zatwardziałości waszych serc. Ale tak nie było od początku. Nie ma. Bóg się z tym nie zgadza. To było przyzwolenie. Ja bym tak patrząc na Kościół, na te różne denominacje, czasami się zastanawiam, czemu jest tak dziwnie. Jedni tak się nazywają, tak, jedni tu na to kładą akcent, inni na coś innego. My musimy patrzeć na ten właściwy fundament, czy tam jest. A każdy niech patrzy, jak na tym fundamencie Chrystus się buduje. Jest wielka odpowiedzialność. Jeżeli Bóg daje mi poznanie, zrozumienie, czym jest Kościół, ja go będę budował razem z moim Panem, moim Zbawcą. Wiecie, że Bóg jest zainteresowany i przydaje do zboru. Kiedy ludzie się nawracają, jest napisane: i Pan przydał do zboru nowych ludzi. Do 120 dodał około 3000 nawróconych podczas wylania Ducha Świętego. A później dodał kolejny, żeby liczba mężczyzn wzrosła do 5000. Czyli inaczej mówiąc, człowiek Boży wierzący identyfikuje się wyraźnie i jasno ze swoim lokalnym zborem i społecznością. Nie mówię, ja nie wiem, że Kościoła tak naprawdę nie należy. Nie. Bo jest przywilej i odpowiedzialność za dzieło Boże, które Bóg czyni i do którego też Bóg chce mnie używać. W czwartek będę coś o tej odpowiedzialności więcej mówił. Jeżeli przyjdziecie w czwartek, to właśnie o tym, czy przyjdziecie, czy nie, ja będę. Bo chcemy się uczyć. Chcemy wiedzieć.
Chcemy naśladować. Chcemy być wierni głowie Kościoła, temu, który ten Kościół buduje. I On pozwoli nam, nie tylko nas ożywić, nie tylko nas włącza do tego zboru. On nam pozwoli uczestniczyć w tym budowaniu żywego Kościoła. Słowo Boże wyraźnie mówi, On każdego z nas umieści w tym Kościele, w konkretnym miejscu. Dla nas takie miejsce wybrał. Jest bardzo osobiste, bardzo ważne, ale też nie tylko osobiste, jest to ważne dla całego Kościoła i dla całego ciała. Kiedy się nawróciłem, mając 16 lat, nie wiedziałem, że istnieje taki Kościół. 3 miesiące chodziłem, radowałem się, że Bóg mi przebaczył grzech, że wiedziałem, że należy do Niego. I chodziłem tam, gdzie chodziłem, ale mówię, Boże, ja szukam ludzi, którzy doświadczyli łaski i mocy i mają świadomość nowego życia, którzy doświadczają mocy Twojego Słowa. Czy w ogóle tacy ludzie istnieją? Tęskniłem, nie mając świadomości. Aż w końcu ten, który mi świadczył, mówi, no wiesz, ja chodzę do takiego Kościoła. Tęsknisz za ludem Bożym? Tęsknisz za Kościołem? Tęsknisz za żywym zgromadzeniem, który Pan przemawia, działa w mocy Ducha Świętego? Czy kiedy przychodzisz do zgromadzenia, jesteś tym członkiem tego ciała, który mówi, Boże, mówisz do mnie, mów przeze mnie. Działaj przeze mnie. Odbierasz błogosławieństwo, które chcesz i przekazujesz później innym członkom ciała w modlitwie. Pocieszenie. Wsparcie. On tutaj jest, bo jest żywy w swoim Kościele. Chcemy Go uwielbić. Tak jak na początku słyszeliśmy, chcemy Go uwielbić, tego, który stworzył wszystko i to nowe stworzenie, którym jest Kościół. On wszystko stworzył, dlatego Godzie jest chwały. Gdzie On ma odbierać chwałę? Jak nie wśród nowego stworzenia, które sobie uczynił. Gdzie ma być Jego radość i pokój, i błogosławieństwo i moc dla świętego jagnię? Tam, gdzie jest Jego lud, gdzie On jest obecny. On przecież wszystko nam darował. Wszystkim nas darował. Chcemy Go błogosławić. Chcemy Mu podziękować. Chcemy Go wywyższyć. Chcemy siebie błogosławić za Jego powstanie. Chciałbym, żebyśmy tak jak na początek, byliśmy zachęceni przez słowo do chwały i dziękczynienia. Chcieliśmy w krótkich, pojedynczych modlitwach, bracia i siostry, żywe kamienie, którzy staliście się żywymi przez moc Bożą, moc Słowa i moc Ducha Świętego. Chcieliśmy w krótkich, pojedynczych modlitwach oddać Bogu chwałę i podziękować za Kościół, do którego Bóg Ciebie i mnie przydał, abyśmy mogli razem iść, razem służyć, razem wielbić Boga, razem doświadczać mocy Boga. Powiedz, o Boże, ja chcę, żeby Twój Święty Duch i to, co płynie z głowy z Chrystusa do mnie, mogło przeze mnie przepływać na całego ciała. Boże, dziękuję Ci za Kościół na tym miejscu. Dziękuję Ci, że to Ty założyłeś ten zbór, Ty go rozpocząłeś, Ty go budujesz. Dziękuję Ci, że uczyniłeś mnie, mój dom, różne częścią tego zboru. Dziękuję Ci, Panie, że jesteśmy na lepszej możliwej razem. Ale wiemy jedno, że nic nie stanie, Panie, zniszczyć Twojego Kościoła. Że śmierć nie pokona Kościoła. Że te bramy śmierci nie są w stanie pokonać żywego Kościoła. Panie, modlę się, aby moje życie, nasze życie, życie Kościoła objawiało w całej pełni rozliczną mądrość Twoją. Dziękuję Ci za ten zbór. Dziękuję Ci za moich braci i siostry i błogosławię w Twoim świętym imieniu Jezus. Amen.